Dzień dobry, witamy bardzo serdecznie w 17 odcinku programu Lokal 42200. Witam Państwa tradycyjnie Piotr Skrzynecki i Artur Broncel. No i tradycyjnie też zapraszamy na czołóweczkę. Proszę Państwa, no aż boję się zacząć, bo znowu trzeba o Rakowie mówić, no, w każdym programie. Feta. Wielki triumf. Zadymione centrum miasta, race. Zabrudzone, bałagan. Morze alkoholu. Tak, no i oczywiście mistrzowie Polski. I teraz, Piotrze, powiedz, co tam na Jasnej Górze się w związku z tym wydarzyło. Otóż feta była w sobotę, a w niedzielę piłkarze Rakowa zawitali na Jasną Górę i ofiarowali Matce Bożej medal. Fantastycznie. Złoty medal Mistrzostwa Polski. Piękne świadectwo, też takie... Brawo, brawo. To właściwie to nie ma co komentować, prawda? No, bardzo się cieszymy za takie piękne gesty. No, prawdę mówiąc, bez pomocy Bożej to właściwie nic nie ma sensu, nie? No, mamy stolicę duchową, to teraz będzie to stolica polskiej piłki. No właśnie, no właśnie. Miniony tydzień przyniósł nam również ważną sesję Rady Miasta, na której było głosowane absolutorium dla prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka oraz przedstawiany wcześniej raport o stanie miasta. Tutaj naczelny retor opozycji, radny Paweł Rukrza, wygłosił przemówienie, prezentację. Może tutaj zobaczmy fragment. No, trzeba stwierdzić, że raport nie spełnia walorów pełnej informacji. Prawdę mówiąc, to można ocenić jako pewną broszurę reklamową. No i trudno mieć o to też i pretensje do pana prezydenta, że tak przedstawia trochę lukrowaną rzeczywistość po swojemu. Natomiast trzeba też podkreślić, że raport często zawiera dane sprzeczne, nie boję się użyć, fałszywe informacje. Wykażę to w trakcie. Natomiast czego mi brakuje w tym raporcie? Przez ten raport nie wybrzmiewa żaden sukces miasta. Nie ma czegoś takiego, czym miasto mogłoby się jednoznacznie pochwalić jako sukces. Oczywiście pan prezydent mówi, że są same sukcesy, ale tu właśnie nie ma takiego czegoś, co można by budować, że miasto Częstochowa to nie ma taki, a taki sukces na tym budować. Nie ma, bo może w ogóle nie ma takiego sukcesu to miasto poprzednim roku. A teraz kontra radnego Lewicy, Sebastiana Czeszkowskiego. W telewizji polskiej, co by się nie zdarzyło, to zawsze jest za to odpowiedzialny nie polski rząd, tylko Donald Tusk. Natomiast tutaj w Częstochowie zawsze tym odpowiedzialnym w oczach radnych Prawa i Sprawiedliwości jest pan prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Na sesji również był poruszona sprawa mieszkańców Stradomia, konkretnie ulicy Mieszka Starego, gdzie są zasypywane, czy jakby już są zasypana część terenów zalewowych rzeki Konopki, przez co mieszkańcy są zagrożeni powodzią. Cały czas czynimy kroki ku temu, trwa to już trzeci rok, o usunięcie tych nasypów. Pan naczelnik tutaj się wypowiedział, że to jest ziemia. Nie, myśmy widzieli, co tam było nasypywane. To nie jest tylko ziemia. To były gruzy, to były betonowe rzeczy. Na wierzchu jest nasypana ziemia, tak? Ale ileś drzew, cały obszar, który po prostu przestał istnieć z roślinnością i ze zwierzętami, został zniszczony. Nie doczekaliśmy się tutaj jakby interwencji. Mamy nadzieję, że to będzie się działo, że ten pięciometrowy nasyp zostanie tutaj postępowaniem administracyjnym zniszczony. Wyjątkowa zgoda była na tej sesji. Wiceprezydent Piotr Grzybowski potwierdził wszystkie obawy mieszkańców, zarówno też żadnych opozycji, więc... I tak powinno być w sobie. Tak, mamy nadzieję, że to się rozwinie, tym bardziej, że mieszkańcy nas prosili osobiście o interwencję, bo się czuli bezradni wobec tutaj poczynań Urzędu Miasta, bo sprawa od 2021 roku jest i
I to się rozwijało na niekorzyść mieszkańców, więc miejmy nadzieję, że to się w końcu zakończy pomyślnie i że nie będą się musieli bać o swoje domostwa. Proszę Państwa, coś niezwykłego. Przewrót majowy w Częstochowie. Tak, i to nie jest żart, Piotrze. Spółdzielnia Śródmiejska. Tutaj tygodnik 7 dni, tygodnik regionalny 7 dni podał informację, że tutaj, cytuję, grupa przewrotowców z pełnomocnictwami weszła na walne zgromadzenie Śródmiejskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Częstochowie, a że byli liczniejsi niż mieszkańcy spółdzielni, przegłosowali wszystko, co chcieli. Wprowadzili 4 z 7 członków Rady Nadzorczej, czym osiągnęli większość w Radzie. Puczu dokonała grupa pod przewodnictwem Młodej Lewicy przeciwko Lewicy. Koniec świata. Koniec świata. No jak ja nie rozumiem, żeby wychowankowie byli przeciwko... Tak, tu też kolejny cytat. To wskazuje na poważny konflikt wewnątrz Lewicy, którego celem jest odsunięcie od władzy starej gwardii. Młode wilki z SLD szukają lukratywnych stanowisk, pilnie chcą pieniędzy i władzy. To brzmi w ogóle, poproszę. Koniec świata, koniec świata. Ale Piotrze, ja ci powiem tak, no teraz tak, gdybyśmy mieli teraz do wyboru no, starą lewicę i młodą lewicę w Częstochowie, to ja to wolę starą. No. Bo mnie kiedyś rozbroiło, jak chyba mówił ten Ryszard Terlecki, gdzie taka stary wygaz PiSu, nie? Tak. Powiedział tak szczerze, że my to mamy lepszy kontakt z tą lewicą starą postkomunistyczną. Tak, tak. Oni to popierają nasze programy społeczne, ale z tymi młodymi to mi się no, młodzie, nie... Młodzie to już mają odjazdy tak, jakieś, tak. Pokazujesz. Jednak ta stara lewica jeszcze tam trzymała się jakiejś wartości. Tak, a tutaj to... Wiesz, że ten świat jest taki oczywisty nieraz, prawda? To... żeby znowu nie było tak, że lewicą wróć. Ta stara, nie? Gdyby młoda przejęła, nie? Żeby w Częstochowie. Czyli tutaj po prostu wzajemne wygryzanie się pokoleń. Pewnie w PiSie strzelają szampany, pewnie to obserwują z ciekawością, prawda, zainteresowaniem. No zobaczymy, no w końcu do wyborów już tylko rok. Wiadomo, że nic nie wiadomo, bo to jeszcze się może wiele wydarzyć. Jakieś afery zaczną wychodzić teraz. Ale my już myślimy z Piotrem o tym, żeby tutaj no, w jakimś tam bliższym już czasie, bliżej wyborów, żeby zorganizować jakieś może debaty, może jakieś rozmowy z kandydatami, co by tu chcieli w mieście zrobić, jak tutaj uczynić, żeby energię obudzić. Prawda? Tak, energię często chodzi. Bo się budzi się już kupę lat, ale się nie może A to obudzić. Gdzie ona śpi, że jej można obudzić? Ja widziałem... Może na tych ławkach w Alejach tam śpi ta energia często chodzi. Nie? Ale wiesz, w niedzielę wrócę jeszcze do tej wielkiej fety, to rzeczywiście była energia. Nie? No to była. To była energia. No to takiej energii to byśmy chcieli. Ja bym tych ludzi wziął z tej ulicy, żeby poszli budować stadion. Już byli już wszyscy. O Włodzie, panie. Łopaty. Jakby ich wszystkich teraz zapędzić. No wyobraź sobie newsa, że grupa fetowiczów napadła na Obi czy Castoramę, wzięła łopaty, graby i poszła budować stadion, nie? No i zobacz. Ale wiesz, my oczywiście tutaj się trochę dworujemy sobie z tego, ale no załóżmy, że na przykład zebrały się firmy jakieś, wielbiciele Rakowa, nie? Zwiozły tam kupę sprzętu, materiałów budowlanych, jest projekt, wszystko, ktoś to nadzoruje i teraz podczas takiej fety trener Papszut na przykład odezwę do wszystkich, że słuchajcie, od jutra na stadion o godzinie tej i tej gromadzimy się, budujemy stadion. No oczywiście. No to mogłoby szybko się tu wszystko zmienić, nie? No oczywiście. Ta energia taka byłaby naprawdę solidna. Wiceprzewodniczący Częstochowskiej Rady Miasta Łukasz K. winny. A czego winny? Głosowania we własnej sprawie. Otóż wszystko zaczęło się, jak podaje Gazeta Wyborcza, zaczęło się wszystko na sesji Rady Miasta 26 sierpnia 2021 roku, kiedy radni PiSu chcieli wystosować apel do prezydenta Matejaszczyka o odwołanie go z funkcji. Chodziło pewnie tam o koszenie trawy i tak dalej. Miał być głosowany apel i pan Łukasz K. głosował przeciwko i sąd uznał, że było to już głosowanie we własnej sprawie. I jest winny. Tak, i jest winny. Ale nie poniesie kary. Sąd warunkowo sprawę umorzył. No bo tylko ma pewnie szkodliwość społeczna, ale taki no, symboliczny wydźwięk tego jest. Kolejny kredyt w naszym mieście. Kolejny tak. Kredyt, kolejne za zadłużanie. Jak podaje transparentna Częstochowa,
odbyło się otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie z przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 120 milionów złotych z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Częstochowy. No wiesz, no dobry kredyt to z przeznaczeniem na ważne cele, to ja uważam, że no, to nie jest takie straszne, no, pod warunkiem, że no, ma się możliwości go tam w jakimś terminie spłacenia, prawda? No, więc a zadłużenie miasta rośnie bardzo. Rośnie, ale pocieszmy się tym, że ponoć najbardziej zadłużonym państwem na świecie są Stany Zjednoczone, a są największą potęgą, nie? To miejmy nadzieję, że no, nie będziemy musieli. Niekoniecznie kredyt musi być taki straszny. Miejmy nadzieję. Miejmy nadzieję. No i tym optymistycznym akcentem wypada już zakończyć nasz kolejny program, 17 odcinek Lokal 42200. Piotrze, musimy zrobić jakiś jeszcze w terenie materiał. No to jeszcze będzie wiele wątków. To tak. Ociepliło się teraz. Teraz ciepło się zrobiło, przyjemnie, to na pewno coś w plenerze spróbujemy zrobić odnośnie naszego programu Lokal 42200. A na dzisiaj to już wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia.